RODO to już dość powszechnie znany skrót. Spotykamy się z nim na co dzień w wielu sytuacjach, na przykład przy różnych transakcjach zawieranych online. RODO to największa zmiana w ochronie danych osobowych od 20 lat, jaka została wprowadzona w Unii Europejskiej. To odpowiedź na zagrożenia wynikające z użycia danych osobowych, które coraz częściej są przetwarzane na portalach internetowych, w aplikacjach mobilnych i w innych nowoczesnych narzędziach IT. W założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych. RODO to rozporządzenie Unii Europejskiej, które zostało przyjęte w 2016 roku dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Weszło ono w życie w 2018 roku. Zawiera przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Zastąpiło polską ustawę o ochronie danych osobowych, zmieniło podejście do danych osobowych w organizacji. Nowe wymagania obejmują konieczność analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych oraz uwzględnienia praw osób, których przetwarzane dane dotyczą. Rozporządzenie opiera się na 7 głównych zasadach przetwarzania danych osobowych: rzetelności, zgodności z prawem i przejrzystości, ograniczenia celu minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności. RODO zmieniło też definicję administratora danych oraz nałożyło na niego nowe obowiązki. Administratorzy danych muszą od tej pory prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, kontrolować, jakie dane, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru i komu są przekazywane, zgłaszać zbiory danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli UODO, w przypadkach przewidzianych prawem, prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, uwzględniać ochronę danych w fazie projektowania zbiorów danych, stosować środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, wypełniać obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych, zachować szczególną staranność przy przetwarzaniu danych osobowych w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza, udzielać informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych, uwzględniać, gdy zażąda tego osoba, której dane są przetwarzane, prawo do dostępu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, zarządzać incydentami związanymi z naruszeniem ochrony danych osobowych, przeprowadzać ocenę skutków przetwarzania danych. Skomplikowane zadanie. A jak to wygląda w praktyce? Praktycznie oznacza to dla użytkowników internetu łatwiejszy dostęp do danych, nowe prawo do przenoszenia danych, gdyż ułatwia przesyłanie danych osobowych pomiędzy dostawcami usług, jaśniejsze prawo do usunięcia danych, tak zwane prawo do bycia zapomnianym, prawo do bycia niezwłocznie poinformowanym w razie ataku na dane. Każda osoba, która uważa, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z panującymi regulacjami, może zgłosić naruszenie do UODO, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Warto wiedzieć, że prezes UODO za najpoważniejsze naruszenia może nałożyć na podmiot naruszający karę do 20 milionów euro lub 4% obrotu. Chociaż jednak istnieją mechanizmy prawne i administracyjne, nie zwalnia to nas, użytkowników, od myślenia.
Bądźmy ostrożni komu i gdzie udostępniamy nasze dane.